Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów i pana redaktora. Z nami pan Piotr Dziamski, dyrektor wsparcia sprzedaży w firmie Klas Polska. Panie dyrektorze, Klas to potężna firma, 11 tysięcy osób zatrudnionych na całym świecie, fabryki we Francji, fabryki w Niemczech. Słyszymy, że już niektóre najpierw spowalniały produkcję, teraz zatrzymały, jedne do 17 kwietnia, inne nieco dłużej. Jak to wpłynie na dostępność maszyn i podzespołów? No, przede wszystkim to spowolnienie produkcji jest wywołane właśnie dostawami różnych podzespołów. Oraz no, w następnej też i z innym powodem jest też dbałość o pracowników. Dlatego te daty zostały wyznaczone, żeby ten pierwszy okres ryzyka infekcji, zaistnienia infekcji, wysokiego ryzyka zaistnienia w fabrykach jakby ominąć, ograniczyć. A druga rzecz, no niestety dostawy różnych podzespołów powodują, że no, ta luka była wymuszona. I teraz dalsze kroki, dokładnie analizujemy, jakich klientów, kogo to dotknie. No i będziemy szukali rozwiązań, ale na obecną chwilę taka grupa klientów dotkniętych tym opóźnieniem jest bardzo niska, ponieważ gro maszyn zostało wyprodukowanych wcześniej. I w tej chwili cały czas ciąg logistyczny, transport z fabryki do dealerów przebiega. Także dostawy one są, ale wcześniej już wyprodukowanych maszyn. Czy produkowane są części zamienne, czy też wystarczający jest zapas tych części? Bo wiadomo, że jak rusza sezon, ruszają prace polowe, a rolnicy z nimi czekać nie mogą, no to zawsze jakaś awaryjność występuje nawet w najlepszych markach. I te części są potrzebne. Czy tutaj są te dostawy niezagrożone, czy też trzeba się liczyć z tym, że może jakieś części zabraknąć? Tutaj o częściach nie mamy sygnału, żeby były brakowały. Tu jakby na trzech etapach ten problem jakby próbowaliśmy uchronić się i już wcześniej zabezpieczyć się przed pojawieniem się takich wyzwań, czyli niedostępnością części albo ograniczoną dostępnością. Na pierwszym etapie już dealerzy przygotowali swoje magazyny. Na drugim etapie Klas Polska też ma swój magazyn buforowy w Niepłuszewie i tutaj też kilka tygodni już wcześniej zwiększaliśmy stany magazynowe, aby no, przygotować się z tymi częściami, które wiadomo, nasi koledzy na podstawie doświadczenia, historii są w stanie zidentyfikować, które części są najbardziej potrzebne w danym okresie. I na trzecim etapie też fabryka, magazyn centralny w Ham również przygotował się, żeby no, ograniczyć do minimum ryzyko braku części. My mamy też... Jedynym jakby problemem, który gdzieś od czasu do czasu istnieje, to są tak zwane szybkie dostawy, takie 24 godziny, czyli część, którą zamawiamy, nie ma na żadnym z tych dwóch magazynach, czyli u dealera w Klas Polska, ale jest dostępny w Ham, to jest właśnie taka dostawa na 24 godziny i wówczas ona jest lekko o kilkanaście godzin wydłużona z powodu, że są to busy, które kursują i stoją w kolejkach na kontrolę temperatury. A, my mamy właśnie to szczęście, że w zasadzie łączy nas autostrada A2, która w obecnym okresie jest pewnie mniej obciążona niż zwykle i można się w miarę szybko przemieścić, ale jednak te ograniczenia kierowców sprawiają, że te opóźnienia mogą się wydarzyć. Tak, dokładnie. No, wówczas kierowca takiego busa nie jedzie w kolejce razem z tirami, musi by stać w kolejce razem z kierowcami osobówek. Wówczas czas się przedłuża. Jesteśmy już właściwie w trzecim tygodniu ograniczeń związanych z występowaniem koronawirusa. Wiele firm, także firm dealerskich, zdążyło się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Jakie środki ostrożności wy zalecacie w kontakcie handlowców z rolnikami, a także w kontakcie serwisu? No bo jeżeli się maszyna zepsuje, to trzeba pojechać ją naprawić. Nie wszystko da się załatwić przez telefon.
Dlatego w pierwszych tygodniach, jak już zostały ogłoszone różne ograniczenia, jeśli chodzi o kwarantannę, o ruch i o współpracę międzyludzką i tu między firmami również, no podjęliśmy szereg różnych działań, aby wypracować procedury i różnego rodzaju narzędzia oraz wyposażenie dealerów w środki, które by ograniczały do minimum ryzyko zakażenia. I to są jakby, no, można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest środki, które są dedykowane do handlowców, czyli te kontakty z klientami na temat zakupów i planowanych jakby zamówień. Natomiast grupa działań i procesów, narzędzi to jest dedykowane do serwisu. Może skupmy się przede wszystkim na tym serwisie, bo to jest kluczowe w obecnej sytuacji. W tej chwili na przykład dilerzy dzielą swoje zespoły, kadrę całą, jeśli chodzi o grupę techników serwisowych na kilka teamów, zespołów, tak, aby no, dany zespół pracował w danym tygodniu. Kiedy przyjdzie ryzyko, oni się absolutnie nie spotykają, przede wszystkim po to, żeby po prostu nie mieć kontaktu ze sobą. Tak, dokładnie, to jest jedna rzecz. Gdy nagle no, dojdzie jakieś no, ryzyko i zaistnieje infekcja, wówczas no, do kwarantanny nie trafia cała kadra techników, tylko trafia no, dany zespół. To jest jakiś krok, który powoduje, że dealer no, cały czas dysponuje kolejnymi zespołami do wykonywania zleceń serwisowych u klientów. Wiadomo, jeśli chodzi o zlecenia serwisowe, one uległy zmniejszeniu, szczególnie o te zlecenia takie, nazwijmy to, które nie są konieczne w tej chwili i nie są konieczne do tego, żeby maszyna mogła, no, mogła dalej pracować, tak? Tylko te zlecenia przede wszystkim skupiają się na maszynach, które stoją, nie mogą ruszyć i wówczas no, są konieczna naprawa. I wtedy takie procedury jakby obejmują, że staramy się najpierw spróbować rozwiązać to zdalnie. Mamy tak zwany class remote service, czyli zdiagnozować, przygotować się, żeby ten przyjazd był jeden do gospodarstwa, nie kilka razy, tylko już serwisant przyjechał przygotowany już z daną częścią. Druga rzecz, wcześniej oczywiście skontaktować się z klientem, też jego uspokoić, czy ta osoba, która jedzie, jest, no, gdzieś przebywała, czy miała kontakt z osobami zarażonymi i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, też dowiedzieć się z drugiej strony od klienta, żeby być przygotowanym. Jadą wyposażeni w maseczki, rękawiczki i tak dalej. Proszą też klienta, wcześniej wysyłają mu MMS-em taką infografikę, żeby klient przygotował maszynę wcześniej i ustawił ją w takim miejscu, żeby zapewnić co najmniej ten dwumetrowy okrąg, strefę ochronną i dla klienta, i dla technika serwisowego. Rozumiem, że przed wejściem do ciągnika jest on dezynfekowany, pracownik jest zabezpieczony, rolnik zabezpieczony i można powiedzieć, że przy zachowaniu tych zasad będzie można także skutecznie tą usługę serwisową dalej świadczyć, prawda? Tak, dokładnie. Ta dezynfekcja, ona przebiega tak samo w gospodarstwie i tak samo w warsztacie u dealera. Też jak przyjmuje się maszynę, to same czynności się realizuje, przeprowadza. Obecnie oczywiście utrudnione są także pokazy maszyn, czy pokazy demonstracyjne. Trudno jest zaprosić więcej rolników na pole, zaprezentować nowe rozwiązania. Jak będziecie realizowali tak zwane udostępnianie maszyn demonstracyjnych? Czy to się będzie odbywało, czy jest przerwane, czy też jest tutaj przygotowany sposób, żeby jednak rolnicy gotowi zainwestować w nowy sprzęt, żeby mogli się zapoznać z tymi maszynami? I tutaj no jakby mamy dwa etapy tych działań. Pierwszy etap to na naszej stronie classpols.pl przygotowaliśmy specjalną platformę, gdzie otwarliśmy internetowy salon Class, maszyn Class, wybranych modeli. Następnie
przygotowaliśmy listy, playlisty z różnymi filmami, żeby klient mógł zobaczyć sobie dokładnie w szczegółach różne mechanizmy działań, animacje, filmy, tak zwane prezentacje w koło maszyny i tak dalej. To jest pierwsza grupa działań. Druga, demonstracje. No, demonstracje ograniczyły się przede wszystkim do indywidualnych, no, ze względów na panujące przepisy i obecną sytuację. Nie ograniczamy indywidualne pokazy, uczestniczymy w nich, ale no tutaj przy też pełnym zachowaniu środków ostrożności, czyli maseczki, rękawiczki, i w kabinie przebywa jedna osoba. Czyli albo jest ten instruktor, który wyjaśnia, prezentuje no, w odległości tych 2 metrów klientowi, i dalej klient już wychodzi z kabiny i klient zasiada i działa. Czyli można powiedzieć, że te wszystkie demonstracje będą miały bardzo ekskluzywny charakter, bo każdy będzie mógł być potraktowany indywidualnie. Oczywiście w cudzysłowie, no bo kontaktów potrzebujemy, ale wymogi bezpieczeństwa tego od nas oczekują. Tak, zdecydowanie, aczkolwiek dla nas nie jest to duża różnica, bo większość pokazów jest realizowanych indywidualnie. Okej. Rozumiem, że też i czerwcowe imprezy będą pewnie bardzo mocno ograniczone, bo nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli poluzować te reżimy, zwłaszcza spotkań grupowych. To pewnie cały ten sezon najbliższych tygodni czeka nas właśnie z takimi indywidualnymi spotkaniami. Tak, cały czas. W tej chwili no, realizujemy, przygotowujemy się do realizacji pokazów zielonkowych. Jeśli chodzi o czerwiec, no to no już mamy, otrzymaliśmy informację, że wiele wystaw zostało jednak przesuniętych terminy, czy zrezygnowano z nich. No, to będzie miało wpływ na nasz biznes, wiadomo, no, na biznes całej branży. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, aby w tym trudnym czasie udało się bezpiecznie pracować i bezpiecznie obsługiwać rolników, bo rolnicy produkować muszą. Wszyscy potrzebujemy żywności i potrzebujemy także sprawnego funkcjonowania całego sektora. Dziękuję serdecznie. Ja no, myślę, że w imieniu całej branży mogę zapewnić rolników, że jeśli chodzi o serwis i współpracę z dealerami, ona przebiega na takim poziomie, żeby ograniczyć do minimum ryzyko infekcji klienta, bo wiemy, jaka jest rola rolników. No i za tą rolę, którą realizują, mimo takiej sytuacji, jakiej w tej chwili mamy, serdecznie im dziękujemy. Oczywiście dziękujemy. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia. Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Dziękuję.